W dzisiejszym odcinku opowiem wam o Amadeuszu Ferrarim, który spełnia swoje marzenia i już powoli staje się gwiazdą, no może jeszcze nie międzygalaktyczną, ale na pewno już międzykontynentalną. I spełnia swoje marzenie i zawalczy na gali, która odbędzie się za granicą. O premierze napoi Dołus od Budy oraz ocenimy sobie, czy sam napój daje radę oraz co mają do powiedzenia inne osoby w tym temacie. O Frizie, który zakłada kolejną działalność, a na sam koniec opowiem wam o zabawnej akcji, jaką wykręcili twitterowicze dla trąby. Tak więc nie ma co przedłużać i przechodzimy do tematu. Jeśli chcecie, możecie tylko zostawić subskrypcję, to dostaniecie powiadomienia o kolejnych filmach, które wrzucam w miarę często. Ale teraz lecimy do pierwszego tematu. Zaczniemy sobie od Buddy. Jak pewnie dobrze wiecie, Budda wypuścił już swoje energetyki, co jest bardzo ważne, ponieważ jak zauważyłem na Twitterze, choć sam jestem zdziwiony, dużo młodszych widzów myślało, że uda im się to kupić, że może nie będzie tam miało zbyt dużo tych substancji, które sprawiają, że coś jest legalne albo nielegalne w sprawie energoli. I widziałem już nawet zabawne TikToki, gdzie ludzie trochę się żalą, że Budda mnie oszukał, nie mogę kupić swojego napoju. Ej, czemu nie można kupić dozów, bo niby mają 32 gramy energetyczne, jakoś tak, i nie pozwalają nam kupić, a Budda mówił, że już można kupić jakby, że nie są dla pełnoletnich, a tutaj już są nawet w żabce i można je kupować, tylko nie są niby dla niepełnoletnich, czy jakoś tak. Spokojnie, mam dla was dobrą informację, Budda dobrze wie, że chcecie się tego napić i niedługo będzie kolejna żółta edycja, która będzie dostępna także dla was. Wracając do tematu tych energoli. Opinie są różne. Jak tak sobie słuchałem po znajomych, to niektórzy mówią, że jest to w porządku, niektórzy mówią, że smakuje jak zwykły black, niektórzy mówią, że nie warte swojej ceny. Generalnie opinie są dosyć mieszane. A co sądzę o tym ja? No ja chcę być obiektywnym ziomem i postanowiłem wydać swoje pieniądze i wytestować to samodzielnie, tak więc zapraszam was na moją szybką recenzję. Myślę, że nie istnieje bardziej rzetelna recenzja niż spróbowanie tego własnoręcznie, tak więc byłem w Żabce, nawet sobie zrobiłem zdjęcie i tak to jest bardzo drogie. 5 zł, za 5 zł to w tej samej cenie możecie sobie kupić Monstera albo mojego Red Bulla, ale mniejsza z tym, mamy. Jak widzicie, kupiłem sobie czarnego, jest jeszcze biały bez cukru, ale ja nie jestem frajerem i nie boję się cukru. Najwyżej będziecie pisać, że wyglądam jak Ferrari po McDonaldzie. No trudno. No to co? To smakuje jak zwykły black, albo jakiś B-Power. No dupy to nie urywa. No to smakuje jak black, dosłownie. Nie jest zły, jest dobry, ale za te pieniądze na pewno bym go nie kupił. Zwłaszcza, że tutaj jest tylko 250 ml. Za te same pieniądze macie wszędzie 500. Może kiedyś jeszcze parę razy kupię, ale raczej nie prędko. Ogólnie nie jest zły, na pewno bym nie powiedział, że jest niedobry. Puszka jest całkiem fajna. No ale jest drogi. Myślę, że te wszystkie opinie ludzi, którzy mówią, że jest beznadziejny, są bardzo mocno przesadzone. Pamiętacie, kiedy Ferrari mówił, że zamierza podbić rynek firkfightów, ale nie tylko w Polsce? No to gość tym razem nie kłamał i naprawdę dopiął swego. I będzie mógł dumnie reprezentować nasz kraj w Londynie. Stanie się to w Londynie na bokserskiej gali Misfit Boxing. Jednym z założycieli tej gali to KSI, brytyjski youtuber, który jest w swojej branży youtubowej topką całego świata. Wy go możecie kojarzyć na przykład z walki z Loganem Paulem, który tak swoją drogą zrobił z nim potem Prima, który też tak swoją drogą jest jeden ze sponsorów gali. Sama gala odbędzie się 11 maja w Londynie, a jego rywale będzie Salt Papi. I tutaj teraz chcę powiedzieć coś niesamowitego. To Ferrari jest niesamowity. Na internecie możemy zobaczyć już na przykład wywiad, w której promują tą galę i rozmawia ze swoim rywalem i robi to w języku angielskim, co jest po prostu perfekcyjne, ale trzeba go tutaj pochwalić, że nie korzysta z żadnego tłumacza i leci tam sam. I choć czasami zdarzają mu się jakieś śmieszne potknięcia albo nie wie jak coś powiedzieć, to i tak go mega za to szanuje, że się w ogóle podejmuje takiego wyzwania. Nie żeby język angielski był jakimś bardzo skomplikowanym językiem i zakładam, że każdy by teraz powiedział, no co angielskiego nie wiem już w tych czasach, a ja jestem prawie pewny, że połowa ludzi, które by tak aby nawet zdanie nie wydukała po angielsku ze stresu. A mu idzie całkiem dobrze. Ba, nawet zdążył przeprosić za swój słaby angielski i zapowiada, że na następnych galach, wydarzeniach, etc., etc., jego English się poprawi, tak więc... No, szykujcie się, bo Ferrari będzie instalował Duolingo. A o czym tam gada? No dokładnie o tym samym, co robi w Polsce. Gość robi tam takie show, że nawet prowadzący nie mógł wytrzymać tam ze śmiechu. Ferrari zarzeka się, że jest największym z...
naszego kraju i największym influencerem w Polsce. Jeśli chodzi o Free Quiet'y, na pewno jest bardzo duży. Nie zabrakło oczywiście pokazania jego słynnego KO na Polaku, że ta walka była przegrana, oraz opowiedział o swojej aferze maczetowej i rzeczy, które tam opowiadał, po prostu musicie obejrzeć to sami. W swoim stylu opowiedział również, że Salt Papi to jest po prostu taki, wiecie, jeden z elementów jego karierze. On sam chce iść na przykład po Jake'a Paula. Ferrari czuje się tam jak ryba w wodzie i naprawdę życzy mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że wszystko, co tam zrobi, przełoży się na to, że jakieś inne federacje może się nim zainteresują. Sam Ferrarka zarzeka się, że planuje teraz wziąć się za największe treningi w swoim życiu. Kilka razy już o tym słyszeliśmy, ale tym razem myślę, że może serio wziąć to na poważnie, a ja mu naprawdę kibicuję i myślę, że na pewno będę to oglądał. I jest to kolejny kamień milowy w jego drodze do zostania gwiazdą międzygalaktyczną. I możecie mówić o Ferrari co chcecie, ale ja chłopa naprawdę bardzo lubię, robi świetny content, jest niezłym zadymiarzem, nie robi tego w tak nachalny, okropny sposób jak na przykład Marcoń. Jest ten naprawdę szczery i śmieszny i naprawdę życzę mu powodzenia i mam nadzieję, Ferrari, jeśli to oglądasz, że pokażesz, że Polska rządzi. A za granicy wróćmy teraz do Polski, ponieważ w Polsce Friso skręca kolejny biznes. Wiernie cytując Twittera, oficjalnego Twittera spółki ekipy. W związku z rozwojem w branży eventowej, ekipa Holding powołała nową spółkę Ekipa Events, która będzie odpowiedzialna za organizację eventów i koncertów na rzecz twórców zrzeszonych w grupie oraz oferowanie usług zewnętrznym klientom. Na jej czele stoi Karol Fris-Wiśniewski. No w sumie normalna sprawa, jakby ekipa cały czas robi teraz jakieś koncerty, czy te trasy Genzi, czy jakieś dla wersów różne rzeczy, płyty, muzyka. Naturalne mi się to wydaje, że postanowili się za to zabrać. Jestem tylko ciekawy, czy zrobią to dobrze, ale jak znam Friza, to myślę, że raczej tak. A skoro jesteśmy w temacie ekipy, to powiem wam o innej ciekawostce, która wydarzyła się u Trąby. Trąba Bomba nie ma niestety szczęścia i jego fani są niestety bardzo kapryśni. Jeszcze niedawno pochwalił się na swoim X-ie, czy jak tam wolicie to nazywać, Twitterze, że wbił 500 tysięcy obserwujących. Bardzo dobry wynik, też bym się pewnie pochwalił, gdybym wbił tyle subskrypcji na przykład na YouTubie, ale żeby to zrobić, to musisz subskrybować ten kanał. Ale niestety nie mógł cieszyć się z tego zbyt długo, ponieważ ludzie zaczęli wtedy masowo cofać obserwacje. I dotarło to do takiego momentu, że nie ma już tych 500 tysięcy widzów, co sam postanowił nawet skomentować. I co zabawne, stało się to już kilka dni temu i kiedy wejdziemy na jego Twittera, no to dalej nie przekroczył tej bariery. Więc można powiedzieć, że będzie świętował swoje 500 tysięcy pewnie dwa razy, no bo niedługo pewnie wbije z powrotem, no nie oszukujmy się. No ale na pewno nie jest to dla niego zbyt miłe. Czy sobie zasłużył? Odpowiedzcie sobie na to sami. Ja wam odpowiedzi w tym temacie nie dam. Ale za to wiem, że czas już skończyć ten odcinek, także jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, będę wam odpisywał na komentarze i widzimy się w kolejnych newsach. Trzymajcie się i cześć!